od czasów średniowiecza. Trzeba pamiętać, że wraz z kurtyzanami szli kupcy, którzy mieli obowiązek nienarzucania cen zgodnie z artykułami wojskowymi, zachęcam do zapoznania się, niż te, które panowały w miastach. A więc nie można było kupić, załóżmy, chleba za 20 zł, kiedy on był za kilka brązowych czy srebrnych monet. Oczywiście to taki przykład jest, za kilka groszy, prawda? I to tak. Odnośnie jeszcze współczesnego wykonania, kolega poruszył przykład Jacka Kowalskiego. Myślę, że warto dodać także tutaj autorskie wykonanie Łysej Góry, Idzie Żołnierz, która połączyła właśnie pieśń Idzie Żołnierz z pieśnią o kole rycerskim, czy z innymi pieśniami właśnie z okresu staropolskiego, co bardzo często dokonywano także, prawda, i ówcześnie przeplatając te pieśni, bo oczywiście wojsko, które można sobie to zwizualizować, które maszerowało, śpiewało kilka pieśni podczas swej wędrówki i bardzo często podejrzewam, że zapominając tekstu, czy próbując jakoś dalej ciągnąć, tak się kolokwialnie pozwolę wyrazić, ten rytm marszowy, po prostu włączali słowa z innych pieśni. Dziękuję. Owszem, jest dokładnie tak, jak tutaj powiedziałeś, jeśli chodzi o ten rozwój tych pieśni, że one się przeplatały, łączyły ze sobą. To jest zjawisko, które jest dla pieśni wojskowych absolutnie uniwersalne i przeplata się przez wszystkie kolejne epoki. Takim bardziej współczesnym przykładem tego zjawiska jest chociażby to, w jaki sposób powstawały żurawiejki już w XX wieku, też łącząc się ze sobą do tego stopnia, że dzisiaj jak na przykład literaturoznawcy badają właśnie te żurawiejki z okresu wojny polsko-bolszewickiej, to nie sposób w nich określić autora i podpisuje się na przykład jako autora żołnierze tego a tego szwadronu, tego a tego pułku ułanów na przykład. Autorstwo zbiorowe się przypisuje, bo po prostu nie sposób ustalić wtedy jednego autora. Poza tym też dodam, że o ile dobrze zwróciłem uwagę, to Jacek Kowalski w swoim wykonaniu też połączył Idzie Żołnierz z pieśnią o kole rycerskim. Bo to jest bardzo popularne połączenie, gdyż te dwie pieśni mają po prostu zbliżony rytm, więc łatwo je ze sobą łączyć. Poza tym mają także zbliżony tekst. Opowiadają o niedoli żołnierskiej, o trudach i tym, co jest związane z żywotem żołnierza, czyli śmierć, prawda? Tutaj nam się przeplata ten motyw memento mori, prawda? Pamiętaj o śmierci, więc żołnierz poniekąd, żołnierza przyzwyczajano i byśmy powiedzieli, zaznajamiano, tak, ze śmiercią, z tym, żeby on był gotów na nią, co miało pokazywać także męstwo, prawda, że żołnierz idzie, jest jego los niepewny, jest gotowy na tą śmierć, by tylko zrealizować, prawda, wyznaczone zadanie. Myślę, że to tyle. Podsumowując pieśń Idzie żołnierz borem lasem, myślę, że warto powiedzieć krótko, że jest to pieśń pochodząca z XVI wieku, opowiadająca o niedoli żołnierskiej, mająca niespecjalnie trudny tekst, nieskomplikowany, łatwy do zapamiętania, co także jest czynione dzięki powtórzeniom, o których Kacper wspomniał. I jest to właśnie pieśń smętna. Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego życzę. Kłaniam się. Jakub Zagórny. Kacper Słomka.